Pani marszałek. Ma pani jakiś problem, pani poseł? Wysoka Izbo. Nie, jeszcze się nie szczepiłem. Wyglądam i wypatruję wirusa i czekam, co mi powie, czy przyjdzie do mnie, czy przyjdzie po mnie. Ale to na marginesie. Nawiązując do tematu wystąpienia i tej inicjatywy legislacyjnej. Oczywiście pan minister ma rację, że ten projekt, na wstępie to mówię, żeby to podkreślić, budził kontrowersje również co do ocen i historycznych ocen. Przysłowia są mądrością narodów. Jedno z nich mówi, że sukces ma wielu ojców, a klęska jednego, więc kontrowersje wokół tego, jaki był udział w tych wydarzeniach z przeszłości, ale jakie były zasługi, a jaki był udział czy winy, dlaczego doszło do tych afer. I niestety czasy się zmieniają, jest gwałtowna walka o klienta i takie afery były, są i obawiam się, że w przyszłości mogą wystąpić. Ale to przechodząc do rzeczy. Dlatego bardzo ważne, kluczowe jest stworzenie takich instrumentów i takich zabezpieczeń, które to ryzyko nigdy nie wykluczą, ale ograniczą do minimum. I z tego punktu patrząc również historycznie na ocenę tych dwóch instytucji bardzo ważnych, UOKiK-u i Rzecznika Finansowego, myślę, że w parlamencie w toku prac legislacyjnych uda się nam wypracować takie rozwiązania w szczegółach również, które poprawią ten stan, który mamy dzisiaj. Rzeczywiście inny był zakres działania UOKiK-u i w wyniku tego połączenia z Rzecznikiem Finansowym będziemy mieli instytucję, która praktycznie obejmie całość dotychczas realizowaną przez te dwie instytucje osobno. Zwróciłbym jednak uwagę i to chciałbym podkreślić panu ministrowi, do pana się zwracam szczególnie, ponieważ jednak przykuwa uwagę i znamienne jest chyba też to, że te instytucje były w przeszłości dobrze oceniane. O ile dobrze pamiętam, mówię tu Wysokiej Izbie. Wysokiej rangi kompetencyjni pracownicy w jednej, drugiej instytucji, ale trzeba wyraźnie powiedzieć, że Rzecznik Finansowy, co na Komisji Finansów najlepiej wiemy, zawsze dysponował kadrą najlepiej wyposażoną, wysoką kadrę. Tymczasem w projekcie, tu przykuwa uwagę, że w projekcie tej ustawy mamy zapis, który obniża wymogi kwalifikacyjne dla pracowników, którzy się zajmują tymi tematami z 5 do 3 lat oraz staż z 3 do 1 roku. Przy wysokich relatywnie zarobkach świadczy to o trudnościach w pozyskiwaniu na rynku pracy wysokiej klasy fachowców, którzy będą bronić interesu klientów. To dotyczy nie tylko rzecznika, ale dotyczy to UOKiK-u. I teraz obawiam się, bo drugi fragment uzasadnienia przykuwa też uwagę, że osoby dostaną nowe warunki, a więc równa i w dół. Obawiam się, że to, co było słabością w UOKiK-u, czyli jednak uposażenia. Przecież pan minister się chyba zgodzi z jednym, żeby dzisiaj wchodzić w problemy z potężnymi korporacjami, w sporach i obronie klientów, konsumentów i konkurencji trzeba najwyższej klasy fachowców. Nie mówię tutaj po prostu ubóstwo, tak, dziadostwo nie. I niestety tak nie jest. Tak nie jest i my jako Wysoka Izba musimy tutaj dać carte blanche panu ministrowi, żeby w toku prac pomyśleć o tym. Pomyśleć o tym, a również ten szczegół, że niektórzy nie będą mieli propozycji w ogóle pracy, chociaż przejmujemy cały zestaw osobowy, to by oznaczało, że rynek i potrzeby konsumentów i konkurencji były powiedzmy sobie nie takie wielkie, żeby adekwatne do pracy. Pana reakcja w tej chwili gestem potwierdza, że jest coś na rzeczy. A więc przechodząc do konkluzji, bo już została minuta, mam nadzieję, że dalsze prace i klub parlamentarny, konkluzywnie mówiąc, popiera tą inicjatywę i będzie chciał nad nią pracować, aby w przekonaniu, może trochę w nadziei, doprowadzić do takiej formy ten projekt, aby był w stanie być poparty nie tylko przez nasz klub, ale również przez opozycję. To nie jest łatwe, bo kontrowersje są różnego typu, czego nie ukrywałem, szczerze relacjonując stanowisko Zjednoczonej Prawicy, bo w jej imieniu tutaj głos zabieram, nie w osobistym, bo trochę bym może inaczej też to ujął, ale każdy ma, mamy pluralizm i różne poglądy, ale każdy z nas przedstawia stanowisko w imieniu nas wszystkich, co starałem się, nie wiem czy skutecznie przejąć, ale bym prosił pana ministra, żeby te wszystkie sprawy powiedzieć, bo jeszcze raz podkreślam, to są złożone sprawy. Getback, Amber Gold i tutaj staję w obronie dobrego imienia Rzecznika Finansowego, żeby tak łatwo. Tutaj pewna różnica jest w ocenie, bo myślę, że przyczyny były bardziej złożone, o czym mamy wszystko nagrane na komisjach. To naprawdę zaniedbania
państwo ma też niełatwą rolę. Właśnie dlatego, że nie ma też często wystarczającej siły. To dotyczy NIK-u, to dotyczy organów, agencji, ale również tych instytucji, które mają zadanie ochrony najsłabszych.